Mamy tu księgę z protokołami organów Banku Ludowego w Sierakowicach za lata 1899-1956. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z niewielu zbiorów dokumentów z tego okresu. Otrzymaliśmy tenże zbiór protokołów od prezesa Banku Spółdzielczego w Sierakowicach podczas jubileuszu, który miał miejsce w tym roku. Jest to z dwóch powodów ważny zbiór. Po pierwsze, obejmuje taki okres przełomu wieków i pierwsze lata powojenne. Na pierwszej stronie zbioru protokołów widnieje podpis księdza Wawrzyniaka, a więc niepowtarzalny. Warto zwrócić uwagę, że protokoły są pisane ręcznie. W tym miejscu chciałam podziękować po pierwsze Bankowi Spółdzielczemu, że zadbał o te dokumenty, po drugie, że sporządził taką kopię i przekazał na ręce moje podczas wizyty, ale z prośbą o przekazanie do Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej, co właśnie chciałam uczynić z wielką radością. Myślę, że to będzie jeden z ważniejszych eksponatów, który tam się znajdzie. Oryginały protokołów, te, które ja mam w tym zbiorze, znajdują się w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach. Ja ze swej strony dziękuję zarządowi Banku Spółdzielczemu w Sierakowicach, ale równocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich banków spółdzielczych, w których są takie zbiory, a które warto byłoby, aby się znalazły w ramach dostępnych eksponatów Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej, które funkcjonuje od ubiegłego roku.